Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback, a raczej chcę wam opowiedzieć o moich wrażeniach z takiej rozgrywki w pełną wersję tej gry, już taką, którą dostaniemy podczas premiery, czyli już z tym patchem premierowym i tak dalej. W tle będę wam puszczał materiały, które zdołałem nagrać, jak byłem w studiu Ghost w Gutenborgu. Wrzucałem vloga z tego miasta, więc możecie sobie zobaczyć. Need for Speed Payback. Trzeba przyznać, że od Gamescomu znacznie został poprawiony. Na Gamescomie miałem taką wersję chyba konsolową albo coś takiego, dlatego że graficznie no wyglądało to słabo. Nie ma co ukrywać, było źle. Widzieliście też na moich takich recenzjach pierwszych zwiastunów, czy tam gameplayów do tej gry. No też nie było za dobrze, bo tam no, też było widać tą słabszą grafikę, prawda? Natomiast tutaj w studiu Ghost miałem do dyspozycji pełną wersję, ale PC-tową, z możliwością ustawienia jakości grafiki na maksa, na ultra, więc miałem naprawdę dobry sprzęt do tego, aby móc, wiecie, no, odpalić grę na maksa. I powiem wam, że naprawdę grafika wygląda dobrze, ale nie spodziewajcie się tam jakichś, nie wiadomo jakich rewelacji, wodotrysków i tak dalej. Po prostu wygląda dobrze, jest ok, gra działała stabilnie, płynnie, nie było żadnych jakichś tam większych niedociągnięć. Chociaż jeden taki bug był, nie jakoś tam wpływający na rozgrywkę za bardzo. Był taki bug związany z roślinnością, gdzieś tam ona się w powietrzu nagle pojawiła, tekstury tej roślinności. Najbardziej lubię właśnie ten moment, kiedy możemy się bawić obniżeniem samochodu. To akurat jest Sylwia driftowa, kupiłem ją na drift i mógłbym wam opowiadać o wielu rzeczach na temat tego Need for Speed'a, ale jeszcze nie mogę o wszystkim powiedzieć. Mogę wam powiedzieć o moich wrażeniach z rozgrywki, więc narzekałem troszeczkę wcześniej na ten model jazdy, model prowadzenia samochodów. Może nie tyle narzekałem, bo mówiłem, że jest lepiej niż w 2015, natomiast miałem tam obiekcje co do jazdy offroadowej. Mam wrażenie, że między tymi wersjami z Gamescomu a tą, którą teraz dostaniemy, zostały jakieś tam zmiany zastosowane, bo rzeczywiście ten samochód offroadowy, którym miałem okazję jeździć, który sam sobie kupiłem, sam zdobyłem, sam stunigowałem i tak dalej, ten samochód bardzo fajnie się na offroadzie zachowywał. Nie tak, że nie tak, wiecie, realistycznie czy jakoś fantastycznie, że poczujecie się w jakiejś symulacji, no po prostu jest to inny typ jazdy w Need for Speedzie, nie? I nie można powiedzieć, że jeździ się tak samo soczyście jak w jakiejś grze rajdowej, czy nie wiem, powiedzmy w Forzie Horizon 3 gdzieś tam po offroadach. Chociaż tam też do pewnego stopnia te samochody nie absorbowały jakoś super tych drgań. I też na przykład jakieś samochody z super zawieszeniem nagle okazywało się, że miały twarde to zawieszenie, co mi rozwalało łeb. No ale nieważne. Tutaj samochodami offroadowymi jeździ się ok, chociaż miałem do dyspozycji jeden samochód, jednym jeździłem i jeździło się całkiem w porządku. Na przykład fajne jest to jest tak troszeczkę jak w Forzie, że mamy do dyspozycji cały świat i jak jedziemy offroadowo, nie musimy się trzymać jednej ścieżki, tylko możemy na przykład przeskoczyć przez jakąś tam górę i tych przeciwników szybko wyminąć w ten sposób, na przykład skrócić sobie drogę, bo mamy jazdę od punktu do punktu, tak? Może nie musimy jechać tą główną ścieżką wyznaczoną gdzieś tam przez grę, tylko możemy sobie skrócić i te boty jakoś tam wyprzedzić. Specjalnie podczas grania zapisywałem sobie wszystko, co mam zamiar wam opowiedzieć o tym Need for Speedzie, żeby nic mi nie wyleciało z głowy. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak licencjonowane auta na drodze, czyli trafiki, które mijamy, to są auta licencjonowane, normalne takie, wiecie, typu Chevrolet jakiś tam, czy BMW, czy Infiniti. Normalne te samochody są licencjonowane. W niektórych Need for Speedach były licencjonowane i w innych nie były, więc to może wartościowa informacja. Można wyłączyć kamerę tych kolizji, czyli jak jakiegoś tam przeciwnika czy policjanta rozwalimy, no to wtedy
jak mamy tak domyślnie ustawione, to ta kamera tak patrzy na niego do tyłu i nasz samochód, nie wiadomo co się z nim dzieje. Można to wyłączyć, na szczęście na wersji PC-towej nie było z tym problemu. Podejrzewam, że na konsoli tak samo będzie w porządku. Są kolizje, znaczy tak, w Need for Speedzie 2015 bardzo narzekałem na to, że jeśli gdzieś się tam stuknęliśmy z jakąś bandą albo z ruchem ulicznym, no to nas rozwalało, ale to nawet jak tak gdzieś drasnęliśmy delikatnie albo o jakieś tam pobocze, gdzieś tam coś, od razu samochód się, wiecie, rozwalał, koziołkował, nie wiadomo co się z nim jeszcze robiło. I okej, to jest normalne, tak, że mamy jakieś konsekwencje z tego, że gdzieś tam się zderzamy z czymś i musimy jakby poczekać w tym miejscu, bo zniszczyliśmy samochód. Natomiast w tym, w paybacku, całkowicie to chyba zostało wyłączone. Nie miałem takiej sytuacji, żebym przywalił w coś i żeby mój samochód się rozwalił albo zresetował. Chociaż jak jechałem na offroadzie, to jak przywaliłem mocno w jedno drzewo albo spadłem z przepaści, to został mój samochód zresetowany, ale tak jak przywaliłem w jakiegoś trafika, nie wiem, ścianę tyłem samochodu, powiedzmy, jak na przykład podczas driftu, nie dzieje się nic złego, czyli na przykład samochód, wiecie, zaszoruje o bandę, ale nie wywali nas, nie przewróci się, nie przekoziołkuje, co było bardzo irytujące w 15. Tutaj tego na szczęście nie ma. No i ta jazda właśnie nie jest dzięki temu taka irytująca. I też zauważyłem, bo obok mnie grało kilka innych osób, że nikt nie miał problemu z opanowaniem tej gry, podczas gdy jak kiedyś oglądałem pierwsze filmy z 2015, te gameplaye przedpremierowe i te z E3 i tak dalej, no to wszyscy jeździli od ściany do ściany. Nie wiem, czy kojarzycie, jak było, że wszyscy, nikt nie miał opanować tych samochodów, każdy miał z tym problem. I o tyle, o ile teraz sobie wracam do tego Need for Speeda, jeździ mi się całkiem w porządku, chociaż i tak czasami on zachowuje się jakoś tak dziwnie, jakoś pływa po tej drodze. Tak w tym NFS-ie jest naprawdę bardzo okej. Okay. Trzeba przyznać, że prowadzenie samochodów jest arcade'owe, to nie ma co się spodziewać jakiejś tam symulacji albo czegoś, co jest jakoś tam zbliżone do, powiedzmy, Forzy, bo to jest gra arcade'owa. Ale jeździ się fajnie, jeździ się przyjemnie, intuicyjnie, łatwo się jest nauczyć dobrej jazdy. Nie ma z tym żadnego problemu, żeby sobie po prostu grać na fajnym poziomie. Jeśli chodzi o uszkodzenia samochodu, tak jak pewnie się już domyślacie, mamy tylko kosmetyczne uszkodzenia, czyli gdzieś tam karoseria nam się wygniecie. No i jak przejdziemy sobie przez stację paliwową, no to nam ta karoseria się od razu naprawi. Ja jakoś na te zniszczenia niespecjalnie zwracałem uwagę, bo i tak jeżdżę na tej kamerze z tyłu, jak zawsze, no i z tyłu jakoś tam kolizje nie były specjalnie widoczne. Jak odwróciłem sobie kamerę na przód, to rzeczywiście gdzieś tam samochód się niszczył, ale tak kosmetycznie, tam gdzieś maska się wgięła, tam gdzieś wybrzuszenie na boku, coś tam, nic nadzwyczajnego, ale no dobrze, że takie uszkodzenia są, bo coś się z tym samochodem dzieje. Ja natomiast lubię, jak mój samochód jest idealny. Z 15 ten Need for Speed ma oczywiście sposób tuningowania samochodów, bo jest tutaj bardzo podobnie. Czy będzie więcej części? No w tych samochodach początkowych, takich jak właśnie tutaj Honda S2000, no pamiętamy, że w tych samochodach bardzo dużo opcji tuningowych było w 15. No i tutaj też w paybacku możemy sobie bardzo mocno zmodyfikować te samochody, wręcz zrobić totalnego wariata tutaj, na przykład z tej Hondy S2000. Jezus Maria, ja zrobiłem takiego potwora, że kurczę, można zainstalować taki hardkorowy bodykit do niej. No i do większości samochodów można zainstalować sobie ten poszerzający bodykit plus tam jakiś spoiler, ale ciekawy jest właśnie system odblokowywania tych rzeczy. Musimy robić różne stunty gdzieś tam w świecie, oczywiście zdobywać też reputację. Na przykład za jeden skok jakiś tam zrobiłem i wypełniłem sobie jakiś tam poziom reputacji czegoś, czy jakiejś reputacji stuntowej, nie wiem dokładnie jak to tam wyglądało. No to mogłem sobie od razu zainstalować jakieś tam przednie zderzaki, po prostu sobie odblokowałem opcję instalowania tych zderzaków. Widzicie tutaj na boku, że mam naklejkę z moim nickiem Lucek. Mogłem sobie to po prostu napisać, Lucek. Możecie tam napisać, założę się, że będziecie pisać jakieś brzydkie słowa. No ale ja napisałem sobie Lucek, żeby było fajnie. Więc tak, można sobie pisać swoje własne naklejki, nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o tuning. Tuning jest bardzo spoko, bardzo podobny do tego z 15. I tutaj na pewno, jeśli ktoś lubił ten tuning w 15, tutaj będzie czuł się jak w domu. Ja jeszcze tutaj podczas tego grania wszystkiego nie odblokowałem, bo prawdę mówiąc bardziej skupiłem się na tej jeździe, jeżdżeniu wyścigów i testowaniu
różnych klas samochodów. No właśnie, bo jeśli chodzi o klasy samochodów, to mamy ich 5. I to jest tak, że jeśli kupujemy jakiś nowy samochód, to musimy go kupić w konkretnej klasie i on w tej klasie już na zawsze zostanie. Czyli na przykład wchodzimy sobie do dealera samochodowego, który sprzedaje samochody driftowe. I to nie ma znaczenia, czy my jesteśmy w sklepie, gdzie kupujemy samochód do driftu, czy do dragu, czy do nie wiem czegoś tam jeszcze. Wszędzie mamy tę samą listę samochodów. Natomiast jeśli mamy kupić samochód do driftu, to on będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Na przykład samochód do dragu będzie miał od razu zainstalowane z tyłu takie dragowe koła, powiedzmy. Jeśli ma napęd na przód, jak Honda Civic, no to będziemy mieli zainstalowane z przodu akurat te koła dragowe. W przypadku samochodów tam wyścigowych mamy tak, klasę race, czyli chyba wyścigowa, klasa drift, to mamy 2, klasa dragowa, to jest 3, runner, to jest coś związane z jazdą miejską albo uciekaniem przed policją, chyba uciekanie przed policją to było. Mamy runner, drift, drag, wiem, że jakiś tam offroad, drift, drag, runner, no i race. Ja jeszcze zrobię poradniki odnośnie tego, bo to jest trochę na początku skomplikowane i warto się w tym rozeznać, no bo jednak trochę trzeba zarabiać tej kasy na te samochody i później jak już sobie je zdobędziemy, to chcemy je jak najkorzystniej stuningować, ulepszyć i w jak najlepszy sposób to zrobić w tym NFS-ie, żeby jak najszybciej cieszyć się ulubionym autkiem, powiedzmy. No, wiecie co, teraz to na tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej grze i jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to też piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na te najciekawsze, bo jeśli ktoś się będzie pytał, kiedy premiera, albo kiedy, jak grałeś, albo coś. Pytania z sensem, czyli jeśli macie jakieś pytania do gry, jeśli coś was interesuje albo zastanawia, na pewno będę mógł na nie odpowiedzieć, bo już mówię, grałem ponad 6 godzin w tę grę i trochę tam sobie poodkrywałem. Natomiast jeszcze nie mogę wam pokazać wszystkich materiałów, które nagrałem na tym pokazie, dlatego że nie mogę. I dopiero później będę mógł wam pokazać taką jazdę dowolną i te inne rzeczy. Teraz mogę wam pokazać tylko to, co jest we wnętrzu garażu. No, ale i tak gra się prezentuje bardzo fajnie, możecie mi wierzyć. Jest to moim zdaniem jeden chyba z fajniejszych NFS-ów ostatnich lat. Jest jedna rzecz, która mnie zastanawia i której się trochę obawiam, no bo sprzęt, który ja miałem do dyspozycji na tym pokazie, to był naprawdę jakiś kozak, w ogóle bania, no nie? I zastanawiam się, czy jak ten NFS będzie działał na naszych domowych PC-tach, czy będzie wszystko ładnie śmigało i tak dalej. Tam nie miałem żadnych problemów z płynnością gry, wszystko chodziło fantastycznie w maksymalnej rozdzielczości i jeszcze podczas nagrywania, tak? No ale i tak mam takie obawy, czy to będzie fajnie chodziło na naszych sprzętach. No, ale tak, wygląda to bardzo fajnie, obiecująco. Ja czekam na wersję premierową, aż będę mógł sobie pograć u mnie już na sprzęcie. No i zobaczymy, jak to będzie chodzić. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.